No dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z najciekawszymi trendami konsumpcyjnymi na 2024 rok. Są to trendy, które wpłyną na decyzje zakupowe tak naprawdę każdego z nas. Tak każdy z nas w jakim stopniu doświadczy właśnie tych zmian, które będą postępować w tym roku. Także warto posłuchać. Film będzie podzielony na dwie części. Dzisiaj przedstawię Wam 6 i w kolejnym filmie przedstawię kolejne 6. Także zapraszam Was do oglądania. Dominacja zakupów online. Pierwszym trendem jest coraz większa dominacja e-commerce, czyli zakupów przez internet. Tak naprawdę największy boom nastąpił, wydaje mi się, w czasie pandemii, kiedy wszystkie sklepy stacjonarne były zamknięte, no i cały handel przeniósł się po prostu do internetu. Wtedy też grupa wiekowa osób korzystających właśnie z zakupu przez internet się poszerzyła i coraz młodsze osoby i coraz starsze osoby zaczęły decydować się właśnie na takie zakupy, bo po prostu nie było innego wyjścia. No i można powiedzieć, że tak już zostało. Te zakupy też w ciągu tych ostatnich paru lat mocno ewoluowały. Łatwość, dostępność, szybkość, to wszystko tak naprawdę cały czas się zmienia i będzie się zmieniało, bo zwyczajnie my też stajemy się coraz bardziej wygodni. No a takie zakupy, tak, kiedy nie musimy wychodzić nawet z domu, żeby je zrobić, są po prostu odpowiedzią na to. No i oczywiście, co za tym idzie? Przedsiębiorcy, tak, którzy działają w internecie, będą musieli jakby dalej wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów, będą musieli dopasowywać swoje usługi do klientów w taki sposób, żeby do nich wracali. Więc prawdopodobnie będziemy obserwować po pierwsze wzrost liczby reklam, tak, które będą się tam gdzieś mimochodem wyświetlać. Różne ułatwienia, chociażby dużo większa możliwość wyboru na przykład rodzaju płatności, tak, jakieś darmowe wysyłki, darmowe zwroty, no i tym podobne rzeczy, które po prostu sprawią, że właśnie klienci zachęceni będą wracać po kolejne zakupy. I tutaj właśnie warto mieć na uwadze to, że te zakupy przez internet, ponieważ będą dużo łatwiejsze, to też dużo łatwiej będzie wpaść w takie błędne koło kupowania. Także no niestety osoby, które jednak gdzieś tam chcą powalczyć z tym nadmiernym konsumpcjonizmem, będą musiały jeszcze bardziej mieć się na baczności. Sprzedaż wielokanałowa. Trendy na ten rok pokazują, że nie tylko będziemy mieć do czynienia ze wzrostem popularności handlu internetowego, ale również ze sprzedażą za pomocą wielu innych kanałów. Od sklepów internetowych przez różne zewnętrzne portale handlowe, tak jak na przykład Allegro, OLX, Amazon, po aplikacje mediów społecznościowych i sklepy stacjonarne. Ludzie szukają informacji, porównują produkty, ceny, robią zakupy i szukają pomocy niemalże wszędzie, gdzie tylko możemy sobie wyobrazić i oczekują, że będzie to możliwe niemalże bez żadnych zakłóceń. I czym to będzie skutkować? Ano tym, że sprzedawcy, aby utrzymać się na rynku i zapewnić sobie konkurencyjność, będą musieli obecni być na wielu różnych kanałach, tak? Czyli nie wystarczy już tylko własny sklep internetowy, no ale również właśnie trzeba, jakby sprzedawcy będą obecni na wielu różnych platformach mediów społecznościowych, ale także na takich platformach jak właśnie OLX, Allegro, Amazon, no bo ta konkurencyjność rośnie, więc i oni będą chcieli, powiedzmy, że dotrzymać kroku tym markom, tym firmom, które już na tych wszystkich platformach są i tym samym, powiedzmy, powiększają swoje możliwości sprzedażowe. Co więcej, będziemy też zauważać jeszcze większą łatwość w dokonywaniu zakupów, tak? O tym już wspominałam, ale tak naprawdę będę to powtarzać, bo wszystko do tego się sprowadza, żeby jak najłatwiej klientowi było po prostu dokonać tego zakupu od A do Z. Generalnie oczekiwania konsumentów są takie, że nieważne na jakim kanale na przykład danego sklepu zaczną zakupy, w każdej chwili będą mogli je dokończyć, no nie? Czyli powiedzmy, że zaczynamy sobie coś tam robić, jakiś proces zakupowy, przerywamy to, ale jakby oczekiwania są takie, że to zostanie w jakiś sposób zapamiętane i my będziemy mogli do tego wrócić i po prostu te zakupy dokończyć. I bardzo prawdopodobne jest to, że również będzie nam się o tym przypominało. Czyli zaczniemy gdzieś jakiś proces zakupowy, nie dokończymy go, przerwiemy i będziemy dostawać jakieś powiadomienia, żeby właśnie te zakupy dokończyć. Także to też jest kolejna taka rzecz, która na pewno będzie kusić. No niestety, jakby nie da się ukryć, że idziemy w kierunku wzrostu, jeszcze większego wzrostu konsumpcji, która i tak już jest gigantyczna. No ale tak naprawdę właśnie wszystkie te kroki, o których tutaj powiem, są skierowane właśnie w tą stronę, żeby ludzie jeszcze więcej kupowali. Obecność sztucznej inteligencji.
Sztuczna inteligencja w tym roku tak naprawdę rozgości się w wielu różnych sferach naszego życia. Myślę, że na dobre. Wydaje mi się, że tego już nie da się zatrzymać. I oczywiście nie obejdzie to też również tej sfery zakupowej. Mówi się wręcz, że jest to jeden z najgorętszych trendów na ten rok, dlatego że może on wręcz zrewolucjonizować handel internetowy, no i po prostu pomóc przedsiębiorcom na wielu różnych poziomach. Po pierwsze, dopasować sprzedaż do klientów i jak najlepiej ją spersonalizować. Po drugie, zoptymalizować procesy od logistyki, łańcuchów dostaw po zarządzanie zasobami, jak również dostosować strategię marketingu cyfrowego, by jeszcze skuteczniej docierać do docelowych odbiorców. I to wykorzystanie AI w sprzedaży, w marketingu jest już dosyć mocno widoczne na przykład na Instagramie. Coraz więcej pojawia się takich profili, które właśnie stricte edukują na temat korzystania z sztucznej inteligencji w kontekście prowadzenia biznesu, w kontekście sprzedaży, marketingu i tym podobnych rzeczy. I powiem Wam, że ja na przykład też trafiłam raz na taką reklamę, totalnie przypadkiem, coś tam sobie przeglądałam na YouTubie i wyświetliła mi się reklama jakiegoś sklepu z kosmetykami. Tam już była, słuchajcie, opcja pomocy AI w dokonaniu zakupów. Here is the first and only guided virtual makeup try-on. Smart camera analysis, face shape, skin tone and texture, age, environment. An AI advisor finds the right set of cosmetics based on the client's appearance. Fastest digitization process. Interactive AR product samples. All cosmetics from the created makeup looks are already in the shopping cart. Your products will fill customers with delight and joy. Czyli jeszcze trudniej będzie po prostu nam odmówić, że tak powiem, no nie? Jak będziemy chcieli coś kupić i będziemy korzystać z tego typu rozwiązań, które wręcz będą już nam szykować wszystko, wystarczy przycisnąć kupuję i już, nawet nie musimy sami szukać tych produktów. W momencie, kiedy sztuczna inteligencja pomoże mi, tak, na podstawie, nie wiem, układu mojej twarzy, kolorów i tak dalej, wybrać najlepsze kosmetyki dla mnie, no to wtedy będzie dużo większa szansa, że po prostu do takiego sklepu wrócę i będę dokonywać zakupu. Oczywiście mówię czysto teoretycznie, tak? Jeżeli jesteśmy spostrzegawczy, tak, zwracamy uwagę na to, co dzieje się dookoła nas, wyłapujemy takie rzeczy, no to jakby możemy się zorientować, że tak naprawdę to już działa, tylko na małą skalę, ale od tego się zaczyna. Handel mediów społecznościowych. 83% konsumentów pokolenia Z twierdzi, że ich zakupy zaczynają się w mediach społecznościowych. O mediach społecznościowych i tym, jak one wpływają na nasze decyzje zakupowe, już nagrywałam tak naprawdę nieraz o tym mówiłam tutaj na kanale, więc jeżeli oglądacie, to jakby zdajecie sobie sprawę, jak ogromna siła i moc właśnie drzemie w potencjale sprzedażowym mediów społecznościowych. I tak naprawdę, słuchajcie, to się potwierdza właśnie w różnych danych statystycznych, które pokazują, że coraz więcej marek ułatwia wręcz ludziom korzystającym z mediów społecznościowych dokonywanie zakupów bezpośrednio właśnie z tych platform. Polega to na tym, że po prostu bezpośrednio z postów reklamujących konkretne produkty danego sklepu możemy się przenieść na ich stronę internetową. Taką opcję widziałam na Instagramie, na TikToku, być może wygląda to podobnie, aż tak bardzo się nie angażuję, powiedzmy, że tego TikToka, więc też do końca nie wiem. Natomiast jeżeli chodzi o Instagrama, no to faktycznie to już działa od dłuższego czasu, tak właśnie takie typowo profile sklepowe mają te odnośniki bezpośrednio z postów do stron, do sklepów internetowych. No i jest to oczywiście taki zabieg, który będzie mocno wpływał właśnie na decyzje konsumentów, bo właśnie to sprowadza się do jak największej łatwości w dokonywaniu zakupów, tak? Czyli jeżeli możemy sobie bezpośrednio z Instagrama przejść do sklepu internetowego, nie musimy gdzieś specjalnie klikać czegoś tam, wiecie, szukać tego produktu, tylko od razu on nas przenosi właśnie do tego produktu, wybieramy tylko rozmiar, klikamy dodaj do koszyka i już. Koniec, no nie? Jakby zakup prawie został dokonany. No i tak naprawdę coraz więcej sklepów będzie z tego korzystać, bo tutaj właśnie chodzi o tą konkurencyjność, tak? Jeżeli konkurencja tak robi, no to ja też muszę, no bo to jest dodatkowy plus dla potencjalnego klienta, tak? Że ta właśnie łatwość w przechodzeniu z jednej platformy do drugiej. I powiem Wam szczerze, że ja nawet sama po sobie zaobserwowałam ostatnio, jak właśnie na mnie i na moje decyzje odnośnie tego, czy kupię, czy nie kupię, działa właśnie łatwość w dokonywaniu zakupów czy płatności. I jakiś czas temu zamawiałam sobie tam rzeczy do ceramiki i niestety no, nie było tak, że mogę wszystko zamówić z jednego sklepu, tylko musiałam zamówić
zamówić bodajże z dwóch, co najmniej z dwóch, tak? A takich sklepów do ceramiki jest generalnie kilka, natomiast tam często tak bywa, że po prostu różnych produktów brakuje, tak? Bo to nie są jakieś mega popularne rzeczy, więc też no, te magazyny szybko się kończą. No więc musiałam zamówić z dwóch sklepów i wydaje mi się, że na pewno w jednym, a być może i w dwóch, tylko już nie pamiętam, jedyną formą płatności do wyboru był tradycyjny przelew, czyli nie Payu, czy tam Blik, czy coś takiego, tylko wiecie, na koniec już dokonania transakcji wysłali mi numer konta, dane do wysyłki i ja musiałam zrobić taki przelew, co oczywiście wydłuża tą wysyłkę, tak, no bo zanim pieniądze zostaną zaksięgowane, do nich dotrą, później oni sobie tam to wszystko, no to minie co najmniej jeden albo dwa dni dłużej, nie? No i powiem Wam, że na przykład gdyby do wyboru był sklep, w którym jest opcja płatności szybkiej, szybkiego przelewu, a takiego, to jestem pewna, że wybrałabym na dzień dzisiejszy właśnie ten sklep z szybką płatnością. To mi pokazuje, jak mocno jakby te pewne udogodnienia w nas wsiąkają. Mając świadomość, jak to działa w większości sklepów, tak? Gdzie dzień czy dwa dni od zamówienia my już produkty mamy w domu, to ta myśl, że będziemy czekać trochę dłużej, już nie do końca nam odpowiada, no nie? Dlatego właśnie mówię, że to wpływa na każdego z nas. Nieważne, czy zwracamy uwagę na właśnie na to, żeby jakby kupować z głową, czy nie zwracamy, to to i tak będzie w jakimś stopniu na nas działać. I właśnie pisząc skrypt do tego filmu, przypomniałam sobie o tych sytuacjach i pomyślałam, że no to jest dobry przykład właśnie tego, jak nasze oczekiwania co do pewnych udogodnień rosną właśnie wraz z rozwojem i pojawianiem się różnych opcji, nowych opcji i technologii, nie? I tak się zastanawiam, do czego tak naprawdę dojdzie, no nie? My jeszcze pewnie sobie nie jesteśmy w stanie w ogóle wyobrazić, jak to będzie wyglądać, słuchajcie, za rok, dwa, trzy, pięć, dziesięć, bo to może być totalna zmiana. Na przykład AI w ciągu roku tak naprawdę osiągnęło tak ogromny postęp, że to jest wręcz nie do pomyślenia. Jak na przykład trafiłam na takie filmy, tutaj może Wam wrzucę, porównawcze, jak na przykład w zeszłym roku jeszcze wyglądały filmy wygenerowane przez AI, a jak to wygląda dzisiaj. No po prostu, słuchajcie, jakby w tak krótkim czasie dokonano takich zmian, takiego postępu, że trudno jest mi sobie w ogóle wyobrazić, co się stanie za kolejne lata. I jakby to jest z jednej strony przerażające, a z drugiej takie dosyć ciekawe, nie? Ja jestem ciekawa, jak się to wszystko rozwinie i w ogóle jak będzie wyglądać nasze życie, słuchajcie, nie wiem, za 30 lat. To trochę tak jakby obrazuje, jak właśnie rozwój zachodzi wykładniczo, no nie? Na początku idzie to w miarę wolno, aż w pewnym momencie osiągamy taki punkt, gdzie ten rozwój idzie tak. I wydaje mi się, że my już właśnie wkroczyliśmy na ten punkt, gdzie my nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak będzie wyglądał świat za, nie wiem, 10 lat, bo to może być totalny, wiecie, kosmos dosłownie. Handel zrównoważony. Kolejny trend, który będzie się w tym roku rozwijał, będzie rosnący nacisk ze strony konsumentów na zrównoważony rozwój marek. Ludzie są coraz bardziej świadomi, chcą lepszych, bardziej właśnie ekologicznych rozwiązań i wręcz są nawet w stanie więcej zapłacić za tego typu produkty niż za coś tańszego, ale wyprodukowanego w sposób nieetyczny, właśnie niezrównoważony, szkodzący środowisku. I szczególnie młodsi konsumenci właśnie chcą wspierać przede wszystkim te marki, które są zgodne z ich wartościami. Ale też z drugiej strony zauważają, że jednak wiele firm, które kreuje się właśnie na zrównoważone, uprawia tak zwany greenwashing, czyli te ich obietnice tak naprawdę nijak mają się do rzeczywistości i po prostu jest to tylko taka przykrywka, taka osłona dymna na ich no po prostu niezrównoważone działania. Ale przez to, że konsumenci zdają sobie z tego sprawę, no to jeszcze trudniej będzie ich przekonać właśnie do tego, że dana marka działa właśnie w sposób zrównoważony i warto zostać ich klientem. Więc firmy, aby ich do siebie przyciągnąć, będą po prostu musiały sprostać ich oczekiwaniom. No więc na pewno będziemy obserwować pojawienie się coraz to nowszych rozwiązań zrównoważonych, które będą świadczyć o tym, że firma faktycznie robi to, co mówi. I jednym z przykładów właśnie takiego działania proekologicznego przez marki jest zachęcanie do takich trzech zachowań. Resell,
reuse, recommerce, czyli zamiast kupować nowe, naprawiaj, wypożyczaj lub kupuj z drugiej ręki. I wydaje mi się, że ten zabieg zastosowała marka Patagonia i nawet zastanawiam się, czy nie nagrać na ten temat filmu, bo jednak moim zdaniem oczywiście to ma swoje plusy, ale sorry, ja nie wierzę jakby w dobre intencje takich gigantów. To są marki, które mimo wszystko, mimo tego, że oczywiście, że mają jakieś tam działania proekologiczne i na pewno ma to jakiś wpływ, ale z drugiej strony zawsze tym tłem jest jednak rosnąca popularność marki, tak, jakaś taka większa świadomość, wpisywanie się w te trendy eko, żeby właśnie człowiek, który myśli o zakupie czegoś na przykład ze sklepu sportowego, właśnie pierwsze co pomyślał, to może kupię sobie Patagonię, no bo oni w końcu tam działają eko. Czyli tutaj w grę wchodzi tak naprawdę ocieplanie wizerunku, jakby wpisywanie się w pewne trendy, co prowadzi do zwiększenia sprzedaży. Także, no, powiedzmy, że tak naprawdę tutaj wszystkie te tego typu zabiegi trzeba brać z przymrużeniem oka i oczywiście dobrze, że firmy działają, że coś robią w tym kierunku, natomiast to nie są takie czyste, szczere intencje, no ale jest to biznes, więc z drugiej strony chyba nie ma co się dziwić. Dominacja zakupów przez telefon. Szacuje się, że w 2024 roku mobile commerce będzie stanowić ponad 40% całej sprzedaży e-commerce. Na pewno pamiętacie czasy, kiedy większość witryn, jak nie wszystkie witryny, czy to właśnie sklepów internetowych, czy jakichkolwiek innych, były optymalizowane pod komputery, stacjonarne, pod laptopy. No teraz te, nie wiem, 10-15 lat później wygląda to z deka inaczej, tak? Są marki, które wręcz optymalizują swoje kanały sprzedażowe przede wszystkim pod urządzenia mobilne, pod smartfony, pod tablety, dlatego że właśnie statystyki, dane pokazują, że tendencja jest rosnąca, tak coraz więcej osób właśnie przede wszystkim to swoich smartfonów używa do kupowania i tak naprawdę do wszelkiej działalności internetowej. Tak, ja powiem Wam szczerze, że gdyby nie to, że komputera używam do pracy, do różnych takich rzeczy, to też tak naprawdę bym go praktycznie w ogóle nie potrzebowała i korzystałabym głównie z telefonu, więc no tutaj jakby też nie ma do końca zaskoczenia. Wydaje mi się, że ten trend jak najbardziej właśnie będzie się pogłębiał i w tym roku i w kolejnych latach. Telefon to jest urządzenie, które mamy zawsze przy sobie, tak, nieważne gdzie jesteśmy, w każdej chwili tak naprawdę możemy przejrzeć stronę internetową i dokonać zakupu, tak, bo mamy połączenie ze swoimi kontami bankowymi, z różnymi innymi opcjami typu Google Pay, Apple Pay, z Blikiem i tak dalej. No i po prostu te zakupy są dużo wygodniejsze, dużo szybsze i prostsze, a o to tak naprawdę konsumentom dzisiaj najbardziej chodzi. No wiadomo, my już tutaj na moim kanale o tym rozmawiamy od lat i tak naprawdę każdy z nas zdaje sobie sprawę, jakie to może być, powiedzmy, zdradzieckie i trzeba się, powiedzmy, że pilnować, jeżeli nie chcemy właśnie wpaść w takie błędne koło kupowania. Natomiast wydaje mi się, że właśnie warto gdzieś tam wiedzieć, co w trawie piszczy i jakie trendy będą się rozwijać, żeby po prostu, powiedzmy, wiedzieć, jak sobie z tym radzić, no nie? Także dzisiaj to by było na tyle. 6 trendów w kolejnym filmie. Nie wiem, czy on pojawi się po tym, czy zrobię Wam przerwę, żebyście nie mieli tak od razu. Zobaczę też, jak się w ogóle ten film obejrzy. Ale tak, dajcie znać, co o tym myślicie i w ogóle jestem ciekawa, co myślicie na temat właśnie sztucznej inteligencji, bo to jest taki trend, który będzie miał, wydaje mi się, że ogromny wpływ właśnie na zakupy w najbliższych latach. Także myślę, że fajnie byłoby sobie trochę o tym podyskutować w komentarzach, także piszcie. Ja dziękuję Wam za oglądanie, jeżeli film się Wam podobał, to oczywiście zachęcam Was do subskrypcji, jeżeli tego nie robicie, do lajkowania, tymczasem dziękuję za oglądanie, no i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!